MRKS TV. Oficjalna telewizja klubowa. Marcel Ligenza, MRKS TV. Trenerze, dzisiejszy mecz z Gwarkiem Ornontowice zremisowany 0-0. Jakbym mógł prosić o komentarz na temat tego spotkania, ogólnie przebiegu, co poszło dobrze, co poszło źle. Zdecydowanie był to nasz najlepszy mecz w tej rundzie. Z teoretycznie najlepszą drużyną, bo nie przegrała, która nie przegrała żadnego meczu, więc na pewno duży plus za to, że nie przegraliśmy, ale to nie o to chodzi, bo byliśmy drużyną na pewno zdecydowanie lepszą i pod względem organizacji gry i prowadzenia gry na pewno szkoda w dzisiejszej grze skuteczności, bo to nas zawiodło. Mieliśmy cztery sytuacje w pierwszej połowie, które powinny się zamienić minimum jedna w bramkę. No i do tego doszły trzy sytuacje w drugiej połowie, więc to nam zaszwankowało, ale dzisiaj naprawdę zafunkcjonował zespół. Dużo zmieniliśmy przez te ostatnie dwa tygodnie, więc zafunkcjonował zespół. Wiemy, w którym idziemy kierunku, więc chłopaki też złapali temat, więc no tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy się cieszyli grą, a ze względów piłkarskich na pewno obronimy się w tej lidze. Dziękuję bardzo i życzymy wesołych świąt wszystkim sympatykom MRKS-u Czechowice-Dziedzice. Wesołych świąt.